Policjanci z Wydziału Prewencji Legnickiej Komendy w czasie pełnienia służby patrolowej o godzinie 3 w nocy otrzymali zgłoszenie, że przy jednym z ogródków działkowych, gdzie wcześniej miało miejsce włamania do altanek, stoi zaparkowany samochód. I wtedy, kiedy najechali, że tak powiem, na dwóch mężczyzn, którzy tam byli, okazało się, że jeden kierował tym pojazdem, tym Audi, natomiast drugi ciągnął za sobą przewody elektryczne. Okazało się, że kierowca ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W związku z czym pojazd został administracyjnie zabezpieczony, natomiast w toku dalszych czynności w samochodzie tego mężczyzny i podczas przeszukań miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli 26 porcji metamfetaminy. Obaj mężczyźni są już doskonale znani legnickiej policji. Zostali zatrzymani. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.